Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Medieval Dynasty. Moi drodzy, dojechaliśmy, znaczy dojechaliśmy, no ja dojechałem sobie. Dojechałem sobie tutaj do mojej mieściny, że tak powiem, złaś. I musimy teraz zrobić tak, musimy sobie upiec 10 chleba wieloziarnistego, 10 ciast owocowych i 5 tart mięsnych. Więc najpierw może w pierwszej kolejności zobaczymy, czy my coś mamy tutaj do tego. Co my, czy my mamy jakieś ciasta? Mamy za to sery, mamy suszone mięso, zupy kremowe, śliwki. Nie mamy. Nie mamy. Niedobrze, 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 niedobrze. Dobra, to te mięso sobie weźmiemy, upieczemy od razu. A jajka jakieś mamy? Jajka jakieś mamy. Co będziemy potrzebować jeszcze? Jakieś ziarna. Dobra. Tu nasza kobicina jakaś tutaj się tu pląsa. A ja bym chciał na przykład mięsko sobie zrobić. A co? Dobra, czyli to już mamy. Teraz tak, panie. Pani, bierz pan ten chleb i spadaj, bo my musimy tutaj zrobić teraz tak. Co my musimy? Tarta mięsna, zobaczmy. Ciasta. Ciasto, ciasto. O, ciasto owocowe. Jagody, jajka, wiadro z wodą, mąka. Jagód potrzebujemy. To będzie ciasto owocowe. O kurde. Chleb. Chleb wieloziarnisty. Nie mamy go odblokowanego nawet. Chleb wieloziarno, owsa, żyta, wiadro z wodą. Jasny gwint i tarta mięsna jeszcze. Tarta owocowa, tarta mięsna. Tego też nie mam. Cebula, jaja, wiadro z wodą, mąka. Kurde. Ciekawe, ile my mamy tych jagód, bo wydaje mi się, że niewiele. Dobra, mamy mało jagód. Cebuli też gdzieś miał. Tylko 6 cebuli? Uuu, chyba nie zrobimy. Wiadro z wodą. Daj mi te 10. Kurde. 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 Niedobrze. Pieczone mięso. Zjedzmy to. Babkę lekarską też zjedzmy, żeby się naprawić. I teraz potrzebujemy tak. Czaszkę łosia wyrzućmy, bo może nie... O, tylko jedna cebula, kurde. Mąka, dobra, zabierzmy. Nasiona, burakie, cebula, nawóz. Słoma. Ziarno owsa potrzebujemy trochę. Dobra, niech będzie ziarno pszenicy potrzebujemy trochę. Ziarno żyta potrzebujemy trochę. O, tu mamy żyto zebrane. Dobrze. Ale dobra, my musimy teraz sobie odblokować, moi drodzy. Tylko gdzie to było w umiejętnościach? Gdzie to było teraz? W technologii, moi drodzy. To było w technologii. Drewutnia, kopalnia, magazyn. To nie, tu było. A ta z, tu? Kuchnia, warsztat. Kuchnia 2. Nie. Tu w kuchni 1.
tu. To w kuchni 3. A, to kuźnia. Tawerna, tarta śliwkowa, tarta owocowa. My mieliśmy tartę mięsną. Ciasto owocowe, tarta gruszkowa, tarta wiśniowa, tarta... To co jest? No dobra. Zobaczmy, czy możemy zrobić chleb wieloziarnisty. O! Może najpierw to sobie zrobimy, co? Pyk. Ciasto, chleb. Chleb wieloziarnisty. Potrzebujemy go sztuk 10. Okej. To sobie szybko upieczemy. No, dawaj, mieciu. Kiedy rosną jagody? Latem, nie? No właśnie. Czyli mamy problem, moi drodzy. Trzeba będzie zrobić. Panie. Co znowu? Teraz tak. Ciasto owocowe. Ciasto. Ciasto owocowe. Jaja mamy. Nie mamy jagód. Tu jest problem. Dobra. Tarta mięsna. Tarta mięsna. Potrzebujemy 5 sztuk. Cebulę mamy, jaja mamy, mięsa nie mamy. Dobra. To potrzebujemy mięsa. No to mięso mamy, no. Mięso mamy, tylko jagód nam braknie. I tu może być problem. Które jest najsłabsze mięso? Dobra. Dajmy te. Niech będzie. Zróbmy sobie tartę mięsną, moi drodzy. Tartę mięsną. Potrzebujemy... Dobra, niech będzie tyle nawet. Niech będzie 6 sztuk. Jeszcze potrzebujemy ciasto owocowe. Ciasto owocowe. Na ciasto owocowe składa się... I na ciasto owocowe składają się jagody. Potrzebujemy 15, 300 jagód, kurczę. 300 jagód, dobra. 300 jagód, to możemy to zrobić. To możemy to zrobić, moi drodzy, na przykład udając się do wioski obok i zakupić sobie 300 jagód, prawda? O ile tyle będą mieli, co w co wątpię, że tyle będą mieli, ale może coś mi się uda kupić. Jakiś tu jest studzienny. Dobra, gdzieś tu kuchnię macie. To wygląda jak kuchnia, ale tak jest. Kinga, powiedz, że masz jagody, masz tylko 17 jagód, ja pierdzielę. Ale masz za to ciasto owocowe. To jedno wezmę. Ale kicha, co? Ale kicha. A ja w ogóle, co ja zrobię? Jedno ciasto owocowe tylko, nie? Będę musiał... Dobra. Bywaj. Chyba wydamy trochę pieniędzy dzisiaj, moi drodzy. Ale ja muszę jedną rzecz jeszcze tutaj szybko zobaczyć, a mianowicie moją kuchnię. Produkcja, tu jest kuchnia. Kuchnia. Brak zasobów. Co oni robią? Zupę kremową robią, gulasz robią, zupę robią. Ser robią. Ciasto makowe. No kurde, takie... Takie bez sensu trochę. Bo ona robi wszystkiego po trochu, nie? Wszystkiego po trochu, to takie...
do duszy. Mamy 100%. Pracuje zupa kremowa. Zupa kremowa, kapusta i mięso. I miska. Dobra. Niech ma. Samą zupę z buraka i mięso. Nie. Jajecznica. Dobra, niech będzie. Ser biały to musi być. I ser żółty. Podpłomyki. Mąka i wiadro z wodą. To jest, to by było dobre. Mąki nie ma. Zabrałem całą mąkę? Podpłomyk z cebulą. Ziarna pszenicy, dobra. To nie, zabierzmy jajem to. Ciasto makowe też zabierzmy. Mięsny, no, mięsny placek. Mąka, to bym... Chociaż biały chleb niech mają. Niech mają je chociaż jeden chleb, co? Dobra, niech będzie jeden. Ciasto wiśniowe, tarta rybna. Tarta mięsna. No, bo to tak bez sensu jest, nie? Ale zupę kremową, moi drodzy, niech im robi zupę kremową, gulasz, marchewka, nie. Ja bym tutaj trochę mięsa piek może. Chociaż tu bym dołożył, żeby ser się robił. Przynajmniej po jednej sztuce. A resztę, dobra, niech będzie ta zupa. A resztę sobie sam będę jakoś gotował. O! Resztę sam sobie będę gotował. No dobra, no to teraz tak, no to co? Teraz musimy zrobić, moi drodzy, jak ja bym chciał to wszystko ogarnąć w miarę teraz, no to niestety musimy się pozbyć do Gostowi. Nie, do leśnicy pojedziemy. Pojedziemy do leśnicy. Tam może ktoś jagody będzie miał. Tu gdzieś kucharz jakiś powinien być. Ty, a ja mam 45 ciasta owocowego. Tak? Halo, halo, halo. Ciasto 45 sztuk. Ej, to ja już mam wszystko, dobra. Mieciu. Ale dobra, niech jej będzie. Komu tam? Komu co? Chodź tam. Pokaż mi swoje towary, chłopie. Masz. Ogarniemy to. Masz. Dziękuję. Cześć. Ona ma rudy żelaza, dawaj. A ja ci sprzedam, kochana, ciasto owocowe. Chcesz? Nie, sprzedam ci siemię lniane. I słomę. A jeszcze może bym coś zabrał od ciebie, co? Gliny bym jeszcze mógł zabrać. Glina mi się przyda. Dobra, bywaj. Tam jest siekierowy. Dobra, i tu ty chciałeś zadanie? Przebój? Nie. Tu ktoś w środku chciał zadanie. Gizela. Pokaż mi napis, albo nie. W czym ci mogę pomóc? Potrzebna pomoc. Dobra, mam zamrzeć na polowanie, ale wciąż brakuje mi sprzętu. Zdobędziesz go dla mnie? Jasne. Czego potrzebujesz, kochana? Zrobimy szybki czas na polowanie. Co ona potrzebuje? Dostarcz do gier drewniany bełt. 0,19. Drewniany bełt. Dobra.
drewniany bełt, chodź no tu. Masz drewniany bełt? Drewniany bełt. Ile ona tam tego potrzebowała? 19. Dobra, dobra, cicho, 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 cicho. Gdzie te bełty były, no? Tu. Ja potrzebuję sztuków 19. Proszę bardzo. A w nagrodę ci sprzedam więcej siemia lnianego. I słomy. Widziałeś? Jaki jestem dobry? Goodbye. Goodbye, goodbye. No dobra, goodbye. Masz. No i proszę bardzo, co ona mi dała? Dała mi mięso, dała mi 125 monet, dała mi reputację. No i dobra. To jeszcze pokaż mi swoje towary, co ty masz. Czy ja od ciebie coś bym chciał kupić? Nie, ale chciałbym ci sprzedać. Właśnie, a to pieczone... To ci sprzedam, bo tego mam w nadmiarze. I zgnilizny nie chcesz? A może słomy? Proszę. See you soon. No i widzisz, jak żeśmy się dogadali. I teraz jeszcze ostatni. Do tego pana. On ma tylko 1000. Biedak. Ale dobra, jemu też walniemy to. Proszę bardzo. Dokoptujemy go słomą. Super, bywaj. It was nice seeing you. Ile mamy teraz, moi drodzy? 2000. Jeszcze mało. Brakuje. Ale to nic. Nic nie szkodzi, bo my sobie zrobimy, moi drodzy, transport do Hornicy. Do Hornicy, tak? W Hornicy był ten? Do Hornicy. Zrobimy sobie transport do Hornicy. Panie kolego, jedźmy. Kurde, 520. Jakie zdzierstwo. Ale to nic. Tu mamy jeszcze dwóch ludków. Gdzie ten królek jest? Zaraz was tu jeszcze... O, o, idzie, idzie, idzie. Ono tu. Proszę, kolego. Proszę bardzo. Ukończono, moi drodzy. Ukończono. I co, mogę coś jeszcze od króla? Chyba nie. Matka wynalazków teraz jest, moi drodzy. Matka wynalazków. I teraz pytanie, czy tu jeszcze... Teraz tak. Ile panienka ma? How is life treating you? Wiek 22. A pogadałbym sobie. Jak ci mija dzień, kochana? Ach, wiosna taka, bla, bla, bla. Dobra. Co ci sprawia trudność? Nie wiem, dużo sił w rękach, by ścinać drzewo lub wydaje. Wolałbym, żeby ktoś inny się tym zajmował. Ty masz, kochana, 22 lata. Dobra. Bywaj. See you soon. A ty? A ty? Hail, friend. 24 lata. O, ty mi się podobasz. Ty mi się podobasz. Pogadajmy sobie. Opowiedz mi o umiejętnościach. Zbędę zaufanie i wiedzę, że jestem solidna, można mi... A co ci sprawia? Nie potrafię w swoje wyroby. Rzemiosła. Nie chcesz rzemiosła. No i okej. To teraz my zrobimy, tworzymy nową osadę dla ciebie. Świetnie. Świetnie, moi drodzy. Mamy nowego pracownika, Amelię. I tą Amelię przypiszemy sobie. Amelia jest... Będziesz dobrym rolnikiem. I my ją przypiszemy, moi drodzy, oczywiście do stodoły. Do stodoły, niech oni tam robią te, albo do kuchni. Nie, do stodoły. Do stodoły. Idziesz, kochana, do stodoły. Jako rolnik. Przypisano Amelię, a teraz my szukamy, moi drodzy, teraz szukamy domu. Ludzie. Ten jest... O! I tu ci przepiszemy, kochana Amelię, i mamy to z głowy.
Proszę bardzo, Amelia już jest przypisana, wszystko jest ogarnięte, moi drodzy. Teraz tak, ile my mamy zarządzania? 22998, dwóch punktów mi brakuje. A jak ja bym chciał ciebie, kochana, jeszcze przyklepać, potrzebujemy 23 tysiące. Czyli brakuje mi dosłownie dwóch punktów, nie? Dwóch punktów mi brakuje, żeby mieć kolejnego robola. Jak to mówią. To nic. To nic. My z wami sobie teraz tak. Pohandlujemy. Żeby nie było, jak już tyle kasy wydałem na was. Jak już tyle kasy na was wydałem. No to dobra. No to się pozbędziemy, moi drodzy, mięsiwa. Pozbędziemy się na przykład ciasta albo sera. I soku śliwkowego i tarty mięsnej i wino śliwkowe i co jeszcze? I siemię lniane i słomy. O, dziękuję. Bywaj. Bywaj, czyli tak, tu mamy załatwionego, tu mamy. Ten chyba też już był biedak oskubany. Ten biedak też był oskubany, ale on ma trochę jagód. Dobra, jagód ci zabiorę trochę. A nie, on nie został oskubany. A ty? No to chłopie, co my ci opchniemy? Dobra, masz te ciasto owocowe, niech ci będzie. Mięsa już nie mamy. Ale mamy za to dużo siemia lnianego i mamy jeszcze sporo słomy, więc będziemy was tu obgrabiać dookoła. Czyli tak, tu utłuczony, to jeszcze został nam tutaj. Jan chyba też, nie, Jan nie był zrobiony. Janek, rude żelaza, ja cię od razu kradnę. Sztaby żelaza, no nie wiem, czy mi sztaby żelaza, no dobra, załóżmy, że, o kurde, 6000, trochę dużo, ale to nic, wyzerujemy go, bywaj, chłopie, przybora, co by mu tu zabrać, a nic, bo on już ma wszystko, on już został wyzerowany, dobra, no to cześć. Teraz ktoś tu jeszcze ma jakieś zadanko dla mnie. Jeszcze musimy iść do Karoliny. Dobra. Najpierw może zobaczmy, co ta pani... W czym mógłbym ci pomóc? Silnego mężczyznę. Muszę wyżywić rodzinę, ale jedzenie zaginęło. Mam monety, jednak brakuje mi czasu. No dobra, dawaj to. Co ty potrzebujesz? Gęby do wykarmienia, moi drodzy. Gęby do wykarmienia, czyli co ona potrzebuje, kochana? To nie, gęby do wykarmienia. Rybie mięso 3, mięso 6. Rybie mięso, no dobra. Gęby do wykarmienia. Okej. I ewentualnie możemy zobaczyć jeszcze, co my mamy tutaj z tymi koniami, ale chyba nic nie mamy. Tu jest taki tylko klacz. Siwkowa i tu jest taka siwkowa klacz. No kurde, bym sobie ich wziął, ale... Ajajajajaj, co tu zrobić mam? O, rolnictwo. Nie, hodowla zwierząt. Stajnia 0, stajnia 0. Stajnia 0. Oślarnia. A, tu nie mam pracowników. Osły są. Stajnia 5 jest. Stajnia 4 jest. Stajnia 2 pusto. I stajnia 1. I tu są. Kurczę, kupywać czy nie kupywać? Czy tylko źrebaki kupywać? Chociaż ten to ładny ogier. Dobra, dawaj go. Stajnia 2.
Niech będzie, dobra, stajnia 2 ma być i kupmy jeszcze tą habetę i niech będzie. Ona też ma 2 lata, no i dobra, mamy to. Stajnie sobie wybudujemy, później będziemy sprzedawać, jakby co. 3 ludów nie ma wody. Jasny gwint. 4 ludów nie ma wody. No co za jełopy. 5 ludów nie ma wody, no kurde, i teraz zobaczcie co tu się dzieje. Jak ja mam teraz tam dojechać? Tu mamy, do Denicy najszybciej byłoby. Dobra, panie, podwieź mnie pan do... Do Denicy mnie podwieź, no. Bo oni nie mają wody, ja muszę sam wszystko o to kurde zadbać. No i widzicie jak to jest, nie? Tu gdzieś droga powinna być, tu gdzieś płot powinien być, tu jest. A te dziady nie mają wody. I tu powstaje problem. Dobra, tu jeszcze sobie postawię na pewno jedną. Jedną sobie postawię. Co sobie postawię? Kurde, oni nie mają wody. Co za dziady? Jak nie macie wody, jak... Te wiadro. Dobra, dawaj wszystko, dawaj wszystko. Dawaj wszystko. To sobie zostawimy, dobra, dawaj to i dawaj to, a to zostawimy na mleko. 40, 60, 80 na mleko, dobra. Spoko, mieciu. Oni nie mają wody. Twórz. Wiadro z wodą. Proszę bardzo, będziecie mieli wiadro z wodą. Bo oni wody nie mają. Co za kurde, no. Dobra. Ale ja jeszcze trochę jagód co nazbierałem, to może jeszcze szybko zrobimy sobie tutaj. Nie zrobimy. Teraz pytanie, wiadro z wodą, gdzie ma być wiadro z wodą? Halo, czy wiadro z wodą tutaj jest? Wiadro z mlekiem, wiadro z mlekiem, wiadro z mlekiem, nie ma. Wiadro z wodą. Przenieś. Przenieś. Dobra, teraz oni chcieli tak, trochę mięsa zwykłego. Słabszego jej damy. I mięsa rybiego. O! Pyk i pyk. I teraz moi drodzy co? Znowu musimy iść do tego, jak nie chce się nikomu jeździć, bo w sumie mam... Mam czas, dobra, dawaj HBT. Pojadę se koniem. Nie będę co ten, ale to nic, dobra. To w takim razie, moi drodzy, widzimy się w Hornicy za chwileczkę, nie? Dobra, moi drodzy, jesteśmy 300 metrów od Hornicy. Ale mnie interesuje, czy ja z żubra dostanę jeszcze coś. Tak szybko nie przeby... O kur... Jednak przejdzie! Houston! Dostał. Wiecie co? Mnie interesuje jedna rzecz. Interesuje mnie jedna rzecz, a mianowicie... Czy ja z żubra... Czy ja z żubra dostanę łeb? No, dobra, tu krwawi, czyli gdzieś tu idzie. Dobra.
Mamy go, moi drodzy, mamy go. I teraz pytanie, czy dostaniemy z żubra łeb? Czaszka żubra. Pokaż tu czaszkę żubra. O, jest, pięknie. To jeszcze może byśmy tak sobie tego łosia tak utłukli. No bo później jak będziemy tam... Co cię tam telepie? Jakieś delirka. Chłopie, mówiłem, nie pij. Jak go trzepie, ty. Ale jaja. Dobra. Czyli mamy łeb z łosia, mamy ten. Będziemy mogli sobie... Żubry nie atakują, dopóki nie są atakowane. To jest dobrze. To jest plus. Wsiadaj. I hopsasa. Więc mamy ten. Trzeba będzie pojechać do domu w takim razie. Kurde, jeszcze tu te dziady. Naprawdę. Nie mam czasu teraz. No. Dobra, bo tu już się robi nocka. Wiem o tym. Gdzie ta moja pani? Pani! Pani, proszę. Chciałaś jedzenia? Proszę. Reputacja plus 80, moi drodzy. Plus 80. Mamy super, mamy reputację. Tylko... Teraz tak. Ty jesteś kim ty jesteś? Ja bym kogoś potrzebował. Jak już mogę doklepać. Ale trzeba byłoby zobaczyć domy. Hornica. Prosty dom Hornica. Gdzie on jest? Co ja tutaj mam? Urlika 21. To nie. Hornica 2. Oswalda. Też nie. Tylko co tu jest? Tu była chyba kopalnia. Dobra, wydobycie. Kopalnia Hornica. Mamy trzech ludków. Właśnie. Mógłbym ją wziąć jako... Jako do kopalni. Prosty dom do Hornicy, nie? Tu jest puste. Dobra, kochana moja. Trudno nam. Chodź do roboty. Chodź do roboty, kochana. Bezdomni są. Nie. Ale nie w tym kierunku. Halo, halo. Panienko. Panienko. Idziesz tak, do Hornicy, do kopalni. O, akurat elegancko. Samo się ładnie przypasowało. Miejsce pracy. Idziesz, kochana, do kopalni, do Hornicy. O. I będziesz kurnikiem. Pięknie. No i to mi się podoba, moi drodzy. Mamy 23 tysiące, czyli na pewno następne będzie 23,5. Więc tu mamy już, że tak powiem, to ogarnięte. I tak musimy poczekać do następnego dnia, chyba że zobaczymy, czy ktoś jeszcze na jakieś zadania ma. Nie ma zadań. Nie, jeszcze w rolnicy jest jedno zadanie. Jakieś. No ale to my chyba raczej tego nie, więc cóż. Walimy, moi drodzy, do domu, nie? Nie ta moja habeta. Ono tu. Ono tu. Czyli tak, zadanie mamy ogarnięte. Ludzi mamy też ogarniętych, ale musimy poczekać do kolejnego dnia, żeby iść odebrać zadanko z, moi drodzy, z czego? Z Matki Natury, czy tam Matki Wynalazków, czy jakoś coś takiego. Więc cóż, ja jadę do domu w takim razie i tyle, nie? No, to moi drodzy, tak, żeśmy się wyspali pięknie, ładnie, cudownie. Mamy
Kolejny dzień, ale zanim to, to porozmawiamy sobie. Chcesz łyczka? No pewnie, że chcę. Kochanie. Ja to bym sobie z nią pogadał, no bo ona ma 97%. A, no właśnie. No dobra. Nie mogę przyjąć, nie zdążyłem się... No kurde. Czyli co, dopiero za miesiąc? Chcę usłyszeć dowcip. Co jest okrągłe, zielone i wygląda jak kapusta? No co, kapusta. Głupia babo. Dobra. Co ja tu bym chciał? Ja bym chciał coś zjeść przede wszystkim. Uno momento. Dobra, bo nie wiem, co to wybili mnie tu z głowy. Czyli tak, tej nie możemy dać, nie możemy dać. Tu nie możemy dać, czyli musimy, moi drodzy, pojechać do miasta wynalazków. Ale, jak już jesteśmy w domu, moi drodzy, jak już jesteśmy w domu, to ja bym zrobił tak. Na przykład zobaczył, jak z czego można udekorować i jak by to wyglądało, moi drodzy. Bo wcześniej widzieliśmy, prawda, widzieliście te półki, zresztą już jedna półka jest, ale teraz zobaczcie, możemy sobie umieścić czaszkę jelenia, czaszkę łosia i czaszkę żubra. Ej, fajnie to wygląda. Tylko oczywiście co? No dobra, nieodblokowany, to umieśćmy. Okej. Tu jest, co tu jest? Dobra, tu. Co byśmy sobie tutaj udekorowali jeszcze? Tutaj sobie zamiast tej półki, bo ta półka taka słaba, czaszkę jelenia sobie weźmiemy. Schemat kupimy. A, nie mamy jelenia i czaszkę żubra mamy. Dobra, czaszkę żubra jest taka mała. Tu będzie jeleń. Albo tu jelenia weźmiemy. Dobra, stop. Brr. Chodźmy jeszcze tak na szybko po czaszkę jelenia, bo czaszka jelenia jest tutaj na bank. Czaszka jelenia nawet są dwie. A mnie tylko jedna interesuje na razie. O! A z tej strony można dekorować? Ej, na zewnątrz też można. Ale tylko półki. A ja nie chcę półki, czekajcie. Naprawdę tylko półki można? Czekaj, może tak zróbmy. Czemu tylko półki można? No, trochę lipa. No dobra. Kazimierz, poczekaj. Dekoruj. Drzwi nie. No dobra, to w takim razie tutaj sobie udekorujemy, moi drodzy, czaszką jelenia, czaszką łosia, a tu na środku można tu udekorować. Aha, tu nie można, czyli na pełnych ścianach można tylko udekorować. No dobra. Tu. Tu mamy jelenia, tu mamy łosia. To tu se machniemy żubra w takim razie. O. Ej, no nie głupio to wygląda. Jeszcze możemy tu coś dekorować, jakieś haki, tylko... Aha, to jest tam. Dobra, trzeba teraz wiedzieć, który jest który. Tu jest w rogu jakaś latarynka. Lampion, czyli tu sufity. Jeden, to będzie drugi. Trzeba wiedzieć, który jest który. Slot 1, 2, 3, 4, 6 slotów. Tu nie ma, dobra. A trzeci jest tu, czyli tam by był... Ej, stop, to jest jeden. To jest trzeci. O, to jest na środku. Czekaj, bo to trzeba zobaczyć, jak to jest. Jak oni tutaj to liczą. Raz. Nie wiem. Dobra, otwórzmy sobie powietrza trochę, wpuśćmy do domu. O. A tu jeszcze firanek nie. No dobra, bo jeszcze tam można dekorować jeszcze różnymi pierdołami i tak dalej, ale... Ale to nic. Dobra, gdzie ta moja habeta? Chociaż może...
Chociaż może habeta przyda się, no przyda się. 700 metrów mamy do przejechania, to żebym nie potrącił żadnego z bobasów. O. Pojedziemy porozmawiać sobie z tą naszą kubiciną. Mamy 51 zadań, moi drodzy, które wymagają uwagi. No niestety. Tyle nie będzie. Tyle nie będzie, bo nie mam ludności. Trzeba byłoby na nowo przypisać wszystko tych ludzi i tak dalej, ale chyba na razie mi się nie chce. Więc na razie sobie to, że tak powiem, odpuścimy. Na razie. Spróbujemy sobie ogarnąć tylko, że tak powiem, tutaj na razie. O. Tu mamy orełki, orełki, ore, ore. Dobra, tu przez las, ten gaz, las taki trochę, o, dziki glina. Gdzieś w tych glinach łopaty były, nie? Kiedyś, coś gdzieś, kiedyś, po coś, na coś. Ale nie wiem, czy mi się chce tutaj z tymi dzikami walczyć. Więc może sobie je odpuścimy, przynajmniej na razie. No, bo już widzę, że już wścieklizna ich bierze. Dobra, spadamy stąd, moi drodzy. Tu Kitajec, Kitajca też zostawiamy. O, tutaj mamy jednego woźnicę, drugiego woźnicę, w sumie niedaleko. Ale my musimy iść tu. Tu musimy iść. O, dzień dobry. Gdzie ta nasza baba? Gdzie ta nasza baba? Gdzie uciekasz? No pa, co za jakaś... Jesteś, skończyłam już badanie. No i które z przyniesionych przeze mnie piór jest zwycięzcą? No właśnie. Żadne. Jak to? Po dziesiątek eksperym wydaje się, że stare, dobre, gęsie pióro jest zdecydowanie najlepszym wyborem. Nie, czy nie oznacza to, że cała nasza praca poszła na marne? Ani trochę. Znaleźliśmy odpowiedź, której szukaliśmy. Jest co świętować. Moja żona miała rację, twoja pasja naprawdę ma sobie... Chciałbym mieć kogoś z twoją energią w pobliżu. Czy rozważasz dołączenie do mojej osady? Rozważę i zaakceptowane. Jestem aż podekscytowana. Szkoda, że nie mam czegoś do zaoferowania w zamian. Weź moje prototypy strzał. Są trochę nieprzewidywalne, ale to jedyny sposób, w jaki mogę ci podziękować. No dobra, to dziękuję. Witamy w rodzinie. Nieprzewidywalne strzały przypadkowości. Ty, ona chałupy nie ma. Nowy mieszkaniec Nikola. Ty, Nikola, czekaj. Czekaj, Nikola. Ja pitole, co tu się dzieje, moi drodzy? Gdzie ta Nikola jest? Nikola, ona... Ona jest wynalazcą. Ja bym ją przypisał jej jakiś dom. Nie ma domu, ale lipa. Ale jak ona jest wynalazcą, to byśmy ją gdzieś wrzucili. Do szwalni? Studnia nie, do szwalni, do tawerny też, nie, do warsztatu, warsztat mamy. Dobra, idź do szwalni. Idź, kobieto, do szwalni. Będziesz krawcem. Ale dobra, ona będzie krawcem. To my musimy, moi drodzy, szybko jej chałupę wybudować, nie? Jasny gwint, dobra. Tak, zanim ona... daj mi do Denicy. Dajmy do Denicy w takim razie. Szybko jej musimy chatę wybudować. Żeby miała gdzie mieszkać. Bo ona tu przyjdzie i się powie w ogóle, ile mamy teraz. 2003, dobra. Gdzie by jej tu chałupę wybudować? Dobre pytanie. Podejrzewam, że tutaj gdzieś byśmy jej wybudowali. Nie tego chciałem, no ale trudno. Będziemy potrzebować czego? Kłody jakieś mamy. Nie wiem, czy oni tu kamienie mi zbierają jeszcze, czy nie. Parę desek.
A my mamy? Co mamy? Mamy desek 13, dobra, dajmy parę desek, kamienie 11, mamy za mało, mamy 50, dobra, niech będzie, kłody 17. Dobra, bo nie mamy teraz chałupy dla niej, ona do szwalni, szwalnia jest tu. To byśmy tutaj jeszcze sobie parę domków postawili, nie? Nie to. To. Domy. Prosty dom. I teraz albo tam, albo tu. To w sumie moglibyśmy wybudować i tu, nie? Takich domów kilka. O, na przykład. Załóżmy jeden tu. Ej, to spoko, moglibyśmy nawet po trzy domy tu wybudować. Dobra, zróbmy tak, może najpierw drogę. Tak, żeby tu nam nic nie przeszkadzało. Załóżmy sobie drogę stąd. O! Żebyśmy tutaj więcej nie mogli nic postawić. Tak mniej więcej, pi razy drzwi, nie? O! Mogłoby tak być, nie? Ta droga mogłaby być. Podobuje mnie się. A dlaczego by nie? Teraz trzeba byłoby w takim razie zniszczyć tu wejście. Jedno. To by mogło zostać. No dobra. To teraz co? Prosty domek by trzeba było jej machnąć jakiś. Taki. Załóżmy taki. To teraz pytanie, czy z drugiej strony jakby to wyglądało spod płota. Elegancko to jeszcze by weszło. Tu 3-3. Dobra. Dobrze jest, moi drodzy. Dobrze jest. No to dobra, zbudujmy jej tą chałupę. Niech ona to ma. O, budujmy jej tu trochę skłód. Teraz trzeba byłoby może tak. Tu kochana będziesz miała. Co byśmy jej wybudowali? Jak one tutaj są? Kurde, kamienne, a ja na pewno nie będę miał tyle kamieni. To byśmy sobie wybudowali, moi drodzy, z kamienną ścianę. Tutaj byśmy sobie wybudowali ścianę z oknem, ale też kamienną, niech ma. Okej. Kurde, ale nie starczy nam tego. Na bank. Ja nie mogę. A czy będzie. Dobra, a spróbujmy inaczej może. Czy później będzie można to jakoś upgrade'ować, nie? Bo tego nie przewidziałem. Docieplenie, usuń ocieplenie, buduj. Dobra, a można. Dobra, sorry. Jak już mamy budować, to już budujmy dobrze, nie? Teraz tak. Tu ściana z oknem. Tu ściana z oknem, niech się będzie, niech się patrzy. Tutaj ściana bez okna. O! Kurde, trzeba będzie szybko kamieni nazbierać teraz. Ja pitole. Dobra, tutaj ściana z oknem. Dobra, tu mamy. Teraz tak, tutaj ściana bez okna. Ale kicha, nie przewidziałem tego. Dobra. Tutaj na pewno też ściana bez okna. Tu
będzie palnik stał. Tu będzie palnik stał. Czy ona będzie chciała tu patrzeć? Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Tu będzie widziała, co tam się dzieje. I nawet jak tu będzie drugi dom stał. Tu będzie widziała w tawernie, co się dzieje. Dobra, pięknie. Tu, tu, tu. Super. Tu nawet ma ładne drzewka posadzone. Tutaj na pewno potrzebować będzie ścianę z drzwiami. To tu machniemy jej ścianę z drzwiami szybko. Okej. Okay. Czy ona by tu chciała z oknem? Czy może tu z oknem wstawić? Może tu z oknem wstawić, co? Tu, żeby widziała. No właśnie. Tu nie mamy. Tu. Tu też z oknem. Z okno, okno, okno. To tu zrobimy gołą ścianę, co? A jakbyśmy tu zmajstrowali z oknem, to by miała wgląd na wyjście. Nie, tu będzie zwykła ściana. Tu będzie miała wgląd na wioskę. Ale dobra, zanim to zrobimy, to my musimy iść kamienie nazbierać. Nad wodę. Nad wodę, haliera, tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem. Gdzie są kamienie? Tu jest jakiś kamień. Tu powinno być dużo kamieni. Powinno być, ale... Ale nie ma. Ono już idzie do chałupy. Jasny gwint. Nie idź jeszcze. Czekaj, jeszcze nie mam kamieni dla ciebie. Ale żem się teraz... wpasował. Niesamowicie. Ja potrzebuję, nie wiem, ile tych kamieni. Kurde, zima była, mogłem sobie ładnie nazbierać tych kamieni, to nie. Dobra, dawaj babkę, no, ale mnie bardziej kamienie interesują. No, tu mniszek lekarski. Kamienie, dawaj. No, tu jest kamień. Tu trzy nawet. Ja mam 15, mało, mało. Ale będzie wściekła zaraz. Może do końca dnia nie ucieknie, co? No, tu mamy trochę kamyczków. Dobra, ile mam? 19, mało. 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 Tu mamy słomę, to mi słoma niespecjalnie. No, tu mam jeszcze kamień, tu mamy kamień. Tu mamy kamień, dobra, po drugiej stronie ulicy też są kamienie. O, i tu będzie coraz więcej, dobra. Ale babki lekarskie mamy. Ale na razie babką się nie zajmujemy. Tu już chyba pozbierałem. Chyba pozbierałem, dobra. Tu jeszcze proszę, kamień, kamień. Kamień. Ale żem se wymyślił teraz. Kurczę. Kto to mógł przewidzieć, nie? Że to tak się na... Tak się stanie. No ale dobra. No nikt nie mógł przewidzieć. No dobra, no trudno. Stało się. No to co ja na to poradzę? To teraz trzeba na biego szybko robić, żeby ona nie uciekła. Ale zawsze pełno kamieni było przy wodzie. A tu kurde, teraz zobaczcie. Teraz kamieni nie ma przy wodzie, no. Dobra, tu jeszcze jakiś leży. Ile mamy tych kamieni? 56. Dobra, idźmy w stronę chałupy, może coś jeszcze znajdziemy. No ale marnie tu. O, 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 leży dwa, trzy nawet. Proszę, dobra, nazbieramy. Najlepiej kamienie się zbiera zimą. Dlaczego? Dlatego, że je bardzo dobrze widać na białym śniegu. Takie ciemne placki, nie? Niektóre oczywiście są przysypane śniegiem. Nie patyk, tylko kamień. Niektóre są przysypane śniegiem, ale nie ma trawy, nie ma krzaków.
Więc naprawdę bardzo dobrze są widoczne te kamienie, nie? A tu trzeba podejść pod krzaczek jakiś tam, który zasłania. Ale nic. Ale nic, mamy ile? Mamy 70, powinno starczyć. Tu jeszcze mamy dużo kamieni, dobra. Ale zbierzmy więcej, żeby nie brakło. O, proszę, dobrze, o, wysyp kamienia. Człowiek mógł to dawno zrobić, ale jak zwykle. Po co, na co? Nie chciało się. A teraz trzeba na biegu. Teraz trzeba na biegu. No dobra, ale powinno starczyć 90 kamieni, 9 ścian do wybudowania na luzaku. O! Dobra, tu będziesz się patrzyła. Tu się nie będziesz patrzyła. Hop. Tu na sąsiadów. Będziecie se podglądać. No i dobra, niech se podgląda. A co? Dobra, teraz tutaj nie to, tylko ściana z oknem. Niech będzie. Pik, 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 pik. O! Git Malena. Teraz tak, dobra. Tu trzeba poddasze i tu wystukać. A, jeszcze tu trzeba wystukać jej. I tu wystukać jej. Dobra, ociepleniem się będziemy zajmować później. Co my mamy? Tu mamy dochóweczki, tak? Czekaj. Ten chyba, nie? Ten. Jeszcze żyje, jeszcze nie zamierza uciekać, bo jeszcze jest tu. No dobra, ale jak się skończy dzień, nie będzie miała gdzie mieszkać, to pójdzie w piziet, nie? A tego chcielibyśmy uniknąć. Chociaż akurat ja chciałem kogo innego, no ale dobra. Wolałbym chłopów teraz trochę. W ogóle trzeba zrobić przegląd tych wszystkich domów, żeby ich tam dokoptować odpowiednią ilość, posprawdzać, co komu brakuje. O. Dobra. I tu trzeba byłoby... Czekajcie, bo ja nie pamiętam teraz. Tu były C, tak? Ja sobie to nazywałem jakoś, nie? No, C, to tu będzie D. Zaczniemy od D. Zarządzaj przypisaniem. Jak to się nazywało teraz? Prosty dom, to chciałem. Prosty dom, przypis do tego, nazwa własna. Będzie D. A czemu mam kapsloka włączonego? Halo? Tu miał być w nawiasie. Nawias? Czy bez nawiasu? Spacja D, spacja, jeden spacja. Dobra, załóżmy. Akceptuj. Bez spacji. Dobra. Czyli mamy B, C i D i A. No i kit malina. No i teraz tu możemy przypisać dla nim jedno mu wolne miejsce, żeby kochana gdzieś tam nie chciała uciekać, żeby próbowała nam tu coś wynajdywać. O, pa, 21 spada. Już, proszę, 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 kochanienka, masz chałupkę. Na razie osobnioną, ale to nic. A my sobie w takim razie tutaj dobudujemy jeszcze raz, dwa, trzy, może cztery domy wejdą, co? Kurde, tak z ciekawości. Domy.
Tak, z ciekawości. Zobaczymy, ile tu by domów jeszcze. Ile tu bym mógł domów wcisnąć. Dobra, raz. Dwa. Tak, cztery może być ciężko. Chociaż nie. O. Cztery tu, ale... A, tu będzie brama w sumie. No dobra, sprawdźmy, jak już mamy tak sprawdzać. To już sprawdźmy to od razu, żeby to miało ręce i nogi, żebym później się nie musiał męczyć, jak to będzie wyglądało. Kiepsko. Już widzę, że to będzie kiepsko wyglądało, no ale dobra. I tu jeszcze jednego ewentualnie mógłbym dorzucić. Kiepsko, nie? Kiepsko. To... Dobra, to jak to by było kiepsko, to w takim razie... No tak. Nie no, ten jeden zostanie, ten drugi mógłby zostać. I ten trzeci mógłby zostać. Tu byśmy sobie jeszcze drogę puścili. Dobra. Ten by poszedł won. Ale te dwa mogłyby zostać. Te dwa mogłyby zostać. I teraz stąd byśmy sobie tak środkiem sobie pierdykli se tu. O, drogę. Tu by było nawet elegancko. Tu by było nawet elegancko, tylko to trochę mnie tu tak. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz bliżej płotu. Nie da się. Równo z płotem szedł. Tyk, tyk. Teraz też w ogóle całkiem lipa, co? W ogóle lipa. Lipa tu. Do płotu raczej nie będę mógł. To zrobimy inaczej w takim razie. Aha, tutaj już w ogóle będzie kaszana. Jak to wygląda? Wzdłuż płotu idzie równo, w miarę. Czyli dobra, te dwa na pewno tu zostaną, ten i ten. W sumie. No nie, jeszcze jednego bym tu wklepał. No
Albo i nie w klepach. Ale lipa. Chyba, że tu drogę sobie usunę. Przynajmniej kawałek drogi. O! I teraz mógłbym sobie tutaj doklepać kolejną chałupinkę. O! Na przykład taką. I teraz tutaj byłaby droga na samym środku, czyli stąd. Stąd, dotąd. I stąd do stąd. O, teraz to by miało jakiś sens logiczny, nie? Tak jest, moi drodzy. Takie, a ciemno, wy tu już nic nie widzicie prawie, że. Kurde, już ponad godzinę jest. Dobra, moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda, jak już sami zauważyliście. Coś się tutaj dzieje. Mamy, co my mamy? Tu jeszcze będziemy mieli zadanie jedno i w Ghostowi będziemy mieli kolejne jakieś tam zadanie, ale myślę, że tym zadaniem się zajmiemy już w jakimś tam kolejnym odcineczku. A tymczasem ja podążam do mojej Lubej, magicznej mojej Lubej, tutaj do Wyreczka, idę do niej. Trzymajcie się, na razie, hej, hej.